zaczynamy od rozgrzewki. Najpierw stopy kręcimy kółeczka piętami. W jedną stronę. W drugą stronę. Druga noga. Na zewnątrz. Do środka. Mocno zadzieramy do góry prawą nogę, do dołu, do góry lewa i do dołu. Kolanko. Druga noga. Bioderka boki. Kółeczka. Duże kółka tył. Do przodu. I teraz boki przed sobą. Ok, rączki boki, przepychamy ściany. Łokcie na zewnątrz, głowa w górę, patrzymy na boki, podskoki, stopy na nogę. Kilka pajaców. I znowu stopy na nogę. Biegniemy w miejscu. Ok, malutki rozkrok. I rozciągamy mocno w prawą stronę. Prawą ręką. Druga strona. Ok. Witajcie, grupa młodsza. Dzisiaj nauczymy się bardzo fajnego tańca. W związku z tym, że zbliżają się wakacje, mamy lato, to sobie zrobimy trochę takie wakacyjne klimaty. Dzisiaj będzie taniec hawajski, więc jak w domu macie jakieś fajne spódniczki, można sobie założyć. I zaczynamy pierwsze kroki. Myślę, że młodsi uczestnicy naszych zajęć bardzo dobrze znają piosenkę. Ja, pomimo tego, że jestem dorosła, bardzo ją lubię, bardzo lubię bajkę, z której pochodzi ta piosenka. Także myślę, że też starsi na pewno tą piosenkę kojarzą. Ok, na sam początek składamy sobie rączki w daszek, paluszki do siebie. Będziemy tupać sobie w miejscu od prawej nogi zaczynając. I tylko rączki pracują sobie na boki. Tam jest na początku taka długa przygrywka, w której będziemy stać. Potem właśnie będziemy troszeczkę pracować rączkami. Tam jest, liczymy do 8, a potem do 6, czyli jest niepełna ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Akurat gdy robimy te rączki, w muzyce są takie bębenki. Za chwilę będziecie wiedzieć, o co chodzi. Kolejny kroczek, trzymamy rączki na bioderkach, będziemy pracować nóżkami do przodu. Zaczyna prawa noga i pracujemy palcem do podłogi. Tak, żeby pokazać całą stopę i piętę. Tak troszeczkę jakby wywijamy stopę. Nie stawiamy jej w ten sposób, że widać tylko paluszki, tylko tak do boczku bardziej. Otwieramy całą nogę, żeby było widać pięt. To jest raz, dwa, trzy i cztery. Tutaj liczymy sobie do 8. Czyli na raz do przodu, na dwa wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz będziemy sobie robić kroki w prawą stronę. To są zwykłe kroczki do boku, ale tutaj pracujemy bioderkami.
rączki wkręcamy w falę, jakby rączki nam falowały w ten sposób, robią takie kółeczka nad garstkami, pracują coraz wyżej z nami do góry, jakby chciały płynąć pod prąd, pod wodospad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I znowu bioderko, pokazujemy stópki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, kolejny kroczek. Będą pracować rączki razem z nóżkami. Nóżki mamy podobnie tak jak przed chwilą, bo tylko stawiamy je do przodu na paluszkach, ale inaczej będą pracować rączki. Rączki pracują przed sobą, od samego dołu do samej góry. Będą sobie płynęły tym razem do góry. I najpierw się krzyżują, otwierają, krzyżują, otwierają. Na samej górze się otworzą i ja za chwilę powiem co dalej. Czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bardzo powolutku robimy ten ruch rączkami. Oczywiście cały czas nóżki pracują do przodu. Za prawym ramieniem, kręcąc rączkami nad głową, obracamy się ósemeczkę dookoła siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cały czas delikatnie tupiąc w miejscu. I znowu mamy do przodu nóżki, rączki góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj też delikatnie kołyszemy sobie bioderkami. Jeżeli macie w domu właśnie spódniczki, czy można sobie na tasiemce zrobić taką z bibuły, to wtedy zobaczycie właśnie, że ona musi sobie tak cały czas falować. W tych tańcach hawajskich, właśnie jak oni mają takie spódniczki, to one cały czas tak bardzo mocno falują w tańcu. Ok, spróbujmy te nasze kroki zatańczyć z muzyką. To jest ten moment, w którym na razie sobie stoimy. Jest taka wolna, długa przykrywka. Przygotowujemy się. I uwaga, za chwilę będą bębenki, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że piosenkę bardzo dobrze znacie.